Psychoza, film, który już krótko po premierze zdobył status kultowego. Jego sukces komercyjny był ogromny, a dzieło stało się najbardziej kasowym filmem w karierze Alfreda Hitchcocka. Film nakręcony został na podstawie książki Roberta Blocka, wydanej w 1959 roku. Asystentka Hitchcocka natknęła się na pozytywną recenzję książki i pokazała ją reżyserowi. Ten przeczytał książkę w 2 dni i od razu postanowił stworzyć na jej podstawie film. Podobno najbardziej przekonała go przedstawiona w książce scena morderstwa pod prysznicem. Jak mówi reżyser, gwałtowność i nieuchronność tej zbrodni sprawiła, że miał ochotę nakręcić ten film. Kiedy Alfred Hitchcock postanowił przenieść powieść na duży ekran, wykupił niemal wszystkie egzemplarze książki, aby film i jego zakończenie były jak największym zaskoczeniem dla widza. Powiedzmy pokrótce, że jest to dreszczowiec rozpoczynający się od historii młodej kobiety, która z różnych pobudek osobistych kradnie swojemu szefowi 40 tysięcy dolarów. Wyjeżdża za miasto i wyczerpana długą podróżą znajduje nocleg w przydrożnym motelu. Poznaje tam tajemniczego młodego mężczyznę, właściciela motelu, Normana Batesa, którego hobby to wypychanie ptaków. Główna bohaterka, Marion Crane, słyszy dobiegające z wielkiego domu odgłosy kłótni Normana z jego matką. Atmosfera panująca w motelu jest dziwna i nieodgadniona. Podczas rozmowy Normana z Marion, w której usprawiedliwia zachowanie swojej mamy, pada z jego ust słynny cytat, że najlepszym przyjacielem chłopca jest matka. W pozornie spokojnych scenach filmu czuje się narastające napięcie. Aż w końcu zły los dogania Marion i zostaje ona zamordowana pod prysznicem przez tajemniczą, kobiecą postać. W tym momencie zakończę opowiadanie filmu dla tych, którzy nie widzieli tego dzieła i sami chcieliby pokusić się o rozwiązanie zagadki. Dodam tylko, że rolę Normana Batesa gra Anthony Perkins, który został wybrany przez Hitchcocka jeszcze na etapie pisania scenariusza. Rola Marion Crane przypadła Janet Leigh, która została nagrodzona za nią Złotym Globem. Poza tym w filmie istotne role grają Vera Miles i John Gavin. Film zdobył 4 nominacje do Oscara, w tym za reżyserię, jednak żadnej z nich nie otrzymał. Sposób promocji filmu był ściśle przemyślany przez reżysera. Hitchcock nie zorganizował żadnego pokazu przedpremierowego dla krytyków. Nie zdradzał żadnych szczegółów i chciał, aby proces tworzenia filmu owiany był największą tajemnicą. Dla reżysera było to ważne do tego stopnia, że przed rozpoczęciem zdjęć aktorzy i cała ekipa zdjęciowa z uniesioną prawą ręką miała przyrzec, że nie zdradzi nikomu żadnych szczegółów opowieści. Napięcie przed premierą filmu rosło do tego stopnia, że gdy w końcu pojawiły się bilety na film, kolejki przed kinami tworzyły się we wczesnych godzinach rannych i nie zmniejszały się do późnego wieczoru. Film jednak nie od początku zwiastował sukces. Paramount Pictures odmówiła produkcji horroru z powodu zbyt kontrowersyjnego tematu, więc Hitchcock opłacił wszystko sam, a wytwórnia zajęła się jedynie dystrybucją filmu. Nie wyszło to na dobre wytwórni Paramount. Jak wiadomo, koszty produkcji wyniosły około 800 tysięcy dolarów, a dochód z filmu to 32 miliony. Sam Hitchcock przeniósł się później do wytwórni Universal Pictures. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. Reżyser podczas kręcenia filmu bardzo dbał o szczegóły. Począwszy od pisania scenariusza, zwolnił pierwszego scenarzystę, a z kolejnym miał umowy przedłużane co tydzień, skończywszy na takich detalach jak sprawdzanie realnych cen za motel, wygląd mandatów, topografia terenu. Dodatkowo do nakręcenia słynnej już sceny morderstwa pod prysznicem zatrudnił Saula Bassa, który miał najpierw rozrysować storyboardy tej sceny, a potem uczestniczyć w jej reżyserowaniu. Saul Bass był znanym grafikiem i reżyserem. Projektował m.in. czołówki filmów, plakaty, napisy, a także firmowe loga. Współpracował z takimi sławami jak Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese. Miał niesamowity wpływ na współczesną twórczość. Można powiedzieć, że większość filmów powstających obecnie, a których akcja osadzona jest w latach 60., swoją stylistyką, czołówką czy napisami do filmu nawiązują do stylu i atmosfery dzieł Saula Bassa. Jeśli już jesteśmy przy scenie prysznicowej, krąży na jej temat wiele ciekawych informacji. Otóż była ona nakręcona przez 7 dni. Ujęcia wielokrotnie powtarzano, a montaż opierał się na rozrysowanym wcześniej przez Bassa planie pokazywanych ujęć.
Niektóre ciekawostki na temat tej sceny, które podawane są w sieci, nie są prawdziwe. Jak na przykład to, że z prysznica leciała lodowata woda, aby wywołać dodatkowy szok u aktorki. Tę informację dementuje główna zainteresowana w jednym z wywiadów, która mówi, że Hitchcock był bardzo zatroskany o to, aby czuła się komfortowo, a z prysznica leciała oczywiście ciepła woda. Contrary to what some of the dialogue is on the Universal tour, sometimes they say that Mr. Hitchcock turned cold water on me in the shower so that I would scream, you know. Well, that's exactly the opposite. He was so considerate of the temperature of the water that I would be comfortable. Janet Leigh, odtwórczyni tej roli, wspominała, że najtrudniejszym momentem było nagrywanie sceny, gdy leżała martwa w niezbyt wygodnej pozycji, a kamera z maksymalnego zbliżenia na jej oko powoli oddalała się, ukazując całą postać. Jak mówiła aktorka, scena była nagrywana kilkadziesiąt razy, a ona nie mogła w niej nawet drgnąć, mrugnąć czy przełknąć śliny. Za którymś ujęciem z kolei powiedziała sobie w duchu, że nie chce już podchodzić do tego kolejny raz i maksymalnie zmobilizowała siły, aby nagranie w końcu satysfakcjonowało reżysera. Jak się po czasie okazało, krytycy i tak mieli się do czego przyczepić, a mianowicie do źrenicy oka, która była zwężona, co nie jest charakterystyczne u nieboszczyków. Alfred Hitchcock podobno wziął sobie tę radę do serca i przy kolejnych filmach, w razie takiej potrzeby, stosował specjalne krople do oczu, rozszerzające źrenicę. Kolejna ciekawostka dotycząca tej sceny jest oczywista dla spostrzegawczych. Jest to fakt, że w filmie ani razu nóż nie dotyka ciała ofiary. Przypomnijmy, że wtedy jeszcze obowiązywał spisany w latach 30. kodeks Hayesa. Zawierał on spis scen niedopuszczalnych do pokazania w filmie. Hitchcock, można powiedzieć, poruszał się na krawędzi przyjętych zasad. Tuż po premierze Psychozy, czyli w latach 60., zaczęto coraz częściej odchodzić od przestarzałego kodeksu. Nie bez powodu więc mówi się o tej scenie, że są to 3 minuty, które zmieniły oblicze filmu. Ze względu na wspomniany kodeks Hayesa, Psychoza była także pierwszym filmem, w którym pokazano na przykład toaletę oraz pierwszy raz na ekranie pojawiła się kobieta w samej bieliźnie. Nagrywanie tej sekwencji pod prysznicem było wymagające dla wszystkich, ale dziś ta scena jest jedną z najbardziej znanych scen w kinie. Jej całokształt wraz z budowaniem napięcia i charakterystyczną muzyką grozy odmieniło kino i sposób przedstawiania brutalnych scen. Na temat tylko tej jednej sekwencji powstają całe opracowania, a nawet filmy dokumentalne. Jest to kolejny dowód na to, jak jest ona ważna. Wspomniałam już o muzyce w filmie, ale z pewnością należy poświęcić jej więcej uwagi. Autorem muzyki i wszystkich efektów dźwiękowych w Psychozie jest Bernard Herrmann. Znany z trudnego charakteru autor nie zastosował się do wytycznych reżysera, który chciał umieścić w filmie jazzowe dźwięki. Herrmann postanowił użyć jedynie skrzypiec i wiolonczeli. Ta prostota miała współgrać z czarno-białą kinematografią filmu, na którą zdecydował się Hitchcock. Bernard Herrmann nie posłuchał reżysera także w kwestii analizowanej już sceny morderstwa pod prysznicem. Hitchcock nie chciał w tym momencie żadnych dźwięków, jednak Herrmann dopasował do ciosów noża przerażające odgłosy skrzypiec, które podwoiły strach, napięcie i panujące w tej scenie emocje i również przeszły do historii. Dźwięki te stały się także najczęściej powtarzanym motywem w muzyce filmowej. Ostatecznie reżyser był tak zadowolony ze ścieżki dźwiękowej, że podwoił honorarium kompozytora. Podczas 42 dni nagrano wszystkie sceny filmu, a montaż trwał kolejne 8 tygodni. Hitchcock chciał nagrać film w miarę szybko i tanio, ponieważ jak sam mówił, film może nie odnieść wielkiego sukcesu. Plakaty reklamujące film zawierały tytuł napisany grubymi, potrzaskanymi literami. Logo to było wcześniej na okładce książki i zaprojektował je Tony Palladino. Hitchcock był pod jego wrażeniem i na podstawie umowy z agencją reklamową wykorzystał je do promocji filmu. Jak już mówiłam wcześniej, cały proces promowania filmu był ściśle przez reżysera przemyślany, a fabuła horroru utrzymywana w największej tajemnicy. Przed premierą pojawiały się plakaty i reklamy w gazetach z tytułem filmu i dopiskiem, że nikt nie zostanie wpuszczony do kina po rozpoczęciu projekcji. Na plakatach była także postać reżysera spoglądającego na zegarek i przestrzegająca, że pracownicy kina nie mogą wpuszczać spóźnialskich pod groźbą śmierci. Kina miały także za zadanie zamontować głośniki na zewnątrz, z których nagrany wcześniej głos Hitchcocka przypominał o seansie. Podobno dochodziło do takich sytuacji, gdy ludzie panikowali, biegali pomiędzy salami kinowymi i nieraz musiała interweniować policja.
Z wielu ciekawostek na ten temat można jeszcze zwrócić uwagę na następujące. Głos matki Normana został nagrany przez 3 różne osoby i nałożony na siebie. W filmie niewielki epizod zagrała córka reżysera Patricia Hitchcock. Występuje na początku filmu jako koleżanka z pracy Marion. Według amerykańskiego Instytutu Filmowego Psychoza jest na 14. miejscu na liście 100 najlepszych amerykańskich filmów wszechczasów. Cytat Normana Batesa "A boy's best friend is his mother" jest na 56. miejscu listy 100 najlepszych kwestii filmowych wszechczasów. A ścieżka dźwiękowa Bernarda Herrmanna jest 4. na liście 25 najlepszych ścieżek muzycznych wszechczasów. Długo jeszcze można by wymieniać miejsca w rankingach i wpływ produkcji na świat kina i społeczeństwo. Psychoza, choć początkowo zbierająca negatywne opinie od krytyków, stała się filmem przełomowym w wielu dziedzinach. Jeśli więc ktoś postawił sobie za cel obejrzeć najważniejsze produkcje światowego kina, musi włączyć Psychozę do swojej wideoteki.